Witam Was 3 września 2022 roku. Jestem nad Jeziorem Głuchym. Są to bory tucholskie. Dzisiaj nie nagrywałem drogi, gdyż siadła mi kamerka GoPro. Zaczęła głupieć, wariować. Sama się włącza co chwilę, robi setki, jak nie tysiące zdjęć. Wyłącza się i tak w kółko. Nic nie można z tym zrobić. A więc skończyła się pewna era. Po 3 latach służby odmówiła posłuszeństwa. No ale i tak bywa. Będę teraz nagrywał tosterem. Więc spójrzmy wspólnie, co nam dzisiejszy dzień przyniesie. No i dobra, jestem na miejscu. Jest niewielka plaża. Zrobię tą plażę i wchodzę do wody. A jakość nagrania będzie taka, jaka będzie. Zrobiłem połowę plaży. Na razie jest mega bieda. 10 groszy. Guzik gaciowy. I taki dzyndel. Nastrugałem koło złotówki. W takich drobniakach wychodzi kolczyk. Temu o tej porze było 20 stopni, a dzisiaj było zaledwie 6. Wyobrażacie to sobie? Taka zmiana. Kości do kolan wyłazi taki kolczyk śmieszny, zobaczcie, w kształcie łańcucha. Powiem Wam, że miejsce jest mega klimatyczne, super, tutaj takie fajne opary się unoszą nad wodą. Jest taka cisza, po prostu znalazłem tylko belemnita i jednego kapsla. Cichutko, jest po prostu zero sygnałów i dobrze, fajnie się szuka, Wam powiem, zero śmieci. Także jak się coś trafi, to może jakiś konkret. Przyszedłem na drugą stronę kąpieliska i zobaczcie, wychodzi taka obrzępiona przynęta wędkarska. Jak to mawiają, potrzeba matką wynalazku. Zdaje się, że ktoś sobie zrobił taką błystkę z blaszki aluminiowej. Trzeba było od razu przyjść w ten rejon kąpieliska. Zobaczcie, wychodzą takie diabłągi. Jakaś taka zawieszka w formie kwiatka. Dłuższy czas bez żadnych sygnałów i wychodzi jakaś blaszunia i 2 grosze. No i wpada najwyższy nominał, złotóweczka. Najwyższy minął z tego jeziora oczywiście. Jakiś groszak i kawałek ołowiu wędkarskiego. Dokładamy jakiś taki dziabąg. I 20 groszy, które poleżało nieco. Idę na drugą stronę jeziora, zobaczę co tam piszczy. No i jest na drugiej stronie, tutaj jest taka nieduża plażyczka. Jest pomost. Może tu będzie ciekawiej. Jak widać, zmiana miejscówki to był doskonały pomysł. Wpada taki srebrny medalik z Jezuskiem i jakieś groszaki. Super. Ale się cieszę, że przyszedłem zobaczyć na tą plażę. Pół plaży za mną i taka wyścigowa piękna wpada. Dorzucam 7 ziko z plaży i lecę do wody. Dochodzi 9. Ja już mam dosyć. Szła taka grupa facetów z 5-6 z piwkami i pytają się, czy warto mnie napaść, czy nie. Ja mówię, że nie, 50 groszy mam zaledwie, więc stwierdzili, że nie warto. Poszli dalej, słuchajcie. A ja co, zawijam się, podsumowanie zrobię w domu. Jest jak jest, bywało lepiej, ale frajda jest ta sama niezmienna. Także od dzisiaj nagrywam tosterem, tak jak mówię, tak więc wybaczcie za jakość. Będzie to, co będzie. Może jak ogarnę sobie finanse, to kupię sobie GoPro 8 za 1500 zł. A tymczasem pomęczę Was do końca tego roku filmami z telefonu. No i krótko podsumujmy te 3 godziny biegania, 27 kapsli, 42 zrywki, jakieś tam diabłągi i tak dalej. Fantem dnia jest oczywiście srebrny medalik. Monet natargałem 23 sztuki na kwotę 10,76.
A więc jak na tak puste kąpielisko, to tragedii nie ma. No i przyszła nieubłagana niedziela. I co ja robię? I ja stoję znów jak baran na rynku. Ale nie jestem dzisiaj sam, przyjechał dzisiaj też jeden pan. Pogoda jest deszczowa, nie wiadomo czy pohandlujemy, bo jeśli będzie padał deszcz, to nic z tego będą. Jest przed czwartą, a więc tradycyjnie ze 2-3 godzinki będę musiał tu posiedzieć, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję co do dalszych działań. A więc przekonajmy się wspólnie, co z tego dzisiaj wyjdzie. Aha, jeszcze jedno tutaj, jeśli pojawi się ten starszy pan z tym gościem na kibelku, to został on kupiony przez widza Roberta. Robert wpłacił 50 zł, ja dzisiaj te 5 dych przekażę panu i wyślę tego srającego gościa dla pana Roberta i będzie śmiesznie. Spójrz, jaki piękny odzew. Stoję sobie na targowisku, przychodzi kolega i przynosi kapselki. Dokładnie, widzicie jak pięknie? Także będzie na akcji. Koledze, dziękujemy. I za tydzień lecimy z kapselkami i wrzucamy do pojemnika. Zobaczcie akcję. Mirek przywiózł mi tutaj... Z jakiego jesteś stowarzyszenia? Gryf. Ze stowarzyszenia Gryf. Dorzuca się do akcji. No coś pięknego. Dzięki, Mirek. Okej, nie ma spokoju. A i ja ze swoim bajkosem. O, zauważcie, lampa przed chwilą poszła, także jest trochę wolnego miejsca. Pięknie, pan igraci umie. Ile za taką gitarkę pan ceni? Nie wiem. No ale ile by pan chciał dostać za nią? Halo. Ja wiem, może... No ile? Jeżeli ktoś... Znaczy ja wiem jak to zrobić. No pan mówi, śmiało. Będą ludzie na pewno pytać o nią. I to znaczy tak, powiem. Struny mają około 50 lat. No. I są nie do zdarcia, a dlaczego? Bo Atlantyki. Tak. Ta gitara wymiata wszystkie inne. No dokładnie. Mogę na przykład zaprezentować takie coś. No dobra, ale jaka cena będzie? Bo ktoś będzie pytał na pewno. Ja nie wiem. No ile? No to jest pana towar. Po prostu człowiek wielu talentów. O, pamiętacie tego gostka? Kolega Robert kupił go właśnie, zaraz będę go wysyłał, jeszcze dzisiaj poleci do paczkomatu. Fajna sprawa. Także internet działa. A kojarzycie naszego przyjaciela Janka z kanału Żyj z Pasji? Ten koleś dostał się właśnie do programu Ninja Warrior Polska, a więc rozkminiajcie, zobaczcie jak sobie tam poczyna nasz koleżka. No i koniecznie wpadajcie na jego kanał, zostawcie suba, lajka i komentarz. Cześć, a na starcie Jan Opalski. Cześć, jestem Janek Opalski, mam 32 lata, pochodzę z Warszawy i jestem poszukiwaczem skarbów. Pracowałem 4,5 roku w korporacji. W momencie, kiedy poczułem wypalenie zawodowe, zacząłem zastanawiać się, co to zrobić, żeby być spełnionym człowiekiem w 100%. I wtedy podjąłem decyzję, że spróbuję. Od 2 lat moim domem jest mini camper, w którym podróżuję po całej Europie. To jest coś niesamowitego, że każdego dnia widzę nowy widok. Każdego dnia jestem w totalnie innym miejscu. Jest to cudowne uczucie absolutnej wolności i to mnie napędza do działania każdego dnia w mojej pracy. Jeżeli chodzi o znaleziska, najcenniejsze to jest na przykład złoty łańcuszek czy złoty sygnet. Jeden taki przedmiot potrafi być warty tyle, co cała pensja. Ale najcenniejsze i coś, co uwielbiam w tej pracy, to jest uśmiech człowieka, jak na zlecenie potrafi odnaleźć obrączkę czy cenną pamiątkę rodzinną. Dlaczego jestem w tym programie? Uwielbiam wyzwania i chciałem zobaczyć, czy przez lata trenowania różnych dyscyplin sportowych będę w stanie zajść daleko. Kocham takich wariatów. Skarbeńku, myślisz, że po ciebie idzie? Raz, dwa, trzy, spokój duży. Jako zawodnik masz chyba jakiś metal w sobie.
Mam! Szanuję tę wolność, którą wybrał Jan Opalski. I tę wolność nam tutaj eksponuje na torze Ninja Warrior Polska. Oby nie szukał skarbu w wodzie. Spokojnie, rozbujacz się. Teraz dobry swing, ale wytracił. Nie w tę stronę kopiesz powietrze, Janek, a powoli mięśnie płoną jak żołądek po duchu puszczy. Janek, nie, w tym basenie nie ma skarbu, Janek, nie ma! No i zaczęło się, zobaczcie, piękny wasz odzew na mój apel. Są kolejne koreczki, kolega Mariusz Okoński nawet policzył je. Jest ich równo 1204 sztuki. Dorzucimy do puli i będzie co zawieść. O, i jeszcze jedna paczucha, tym razem od Ani Boguckiej, naszej nadwornej poetki. Spójrzcie, jak Ania fajnie to popakowała, profesjonalnie na trzy kategorie podzieliła. Pierwszy pakunek są to zakrętki, jak widzicie. Drugi pakunek, nie wiem co to jest, jakaś niespodzianka. I trzeci pakunek to również zakrętki. A tak wygląda pół pudła z nakrętkami od Ani. A teraz bierzemy się za naszą niespodziankę. No i mamy trochę towaru na pchli targ. 8 oksów, słuchajcie, jakaś tam biżuteryjka, karty do gry, fajne figurki z kamieni szlachetnych, zegarek i takie tam dziabongi. Będzie handlowane. Tobie, Aniu, dziękuję. Mariusz, tobie również dziękuję za nakrętki, za poświęcony mi czas, za okazane serce i odzew. A was zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!